Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W programie Jak my to widzimy, z daleka widać lepiej ze studia telewizji Trwam w Chicago. Wita się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, w dzisiejszy szczególny dzień, uroczystość Chrystusa Króla, gościmy księdza Chrystusowca, księdza Mirosława Frankowskiego, proboszcza z parafii świętego Floriana w Hamtremik. Witam serdecznie. Witam również serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże Mirosławie, no, na początku najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego patronalnego święta, ale cieszę się, że ksiądz zawitał w studio, a to dlatego, że też jest ksiądz proboszczem jednej z najstarszych parafii w aglomeracji Detroit, parafii świętego Floriana, która w tym roku obchodziła 110 lat swojego istnienia. Może na temat właśnie parafii, ale też i polskich kościołów, bo Polacy są znani z tego, że przybywając do Stanów Zjednoczonych, pierwsze co to budowali szkoły i kościoły. No, jest to prawda, ponieważ w Detroit rzeczywiście na początku XX wieku większość kościołów było budowanych przez naszych rodaków, Polaków. Z tamtych czasów mamy około 30 kościołów, które mieszczą się w metropolii Detroit. To oczywiście pierwszy kościół świętego Wojciecha, budowany w 1885 roku, a potem szereg innych kościołów. Do tych właśnie najstarszych kościołów należy kościół świętego Floriana, którego właśnie mam zaszczyt być proboszczem tej całej parafii. Parafia została założona w 1908 roku. I w tym roku obchodzimy 110-lecie, za co Bogu dziękujemy, że możemy właśnie świętować tak ładną, okrągłą, również okrągły jubileusz. Jak ten jubileusz wyglądał? Możemy zobaczyć teraz może na tym właśnie filmie, który jest relacją z tych uroczystości. W dniu 30 września 2018 roku w parafii świętego Floriana w Hamtremik odbyła się uroczystość świętująca 110-lecie istnienia tej przepięknej parafii. Z tej okazji o godzinie 11:30 rozpoczęła się msza święta dziękczynna. Środkiem kościoła przeszli ministranci, strażacy, reprezentacja parafii, siostry zakonne, zespoły folklorystyczne, księża, proboszcz parafii oraz biskup Donald Henchon, który przewodniczył całej mszy świętej. Proboszcz parafii ksiądz Mirosław Frankowski przywitał zgromadzonych gości następującymi słowami. Drodzy bracia i siostry, gromadząc się dzisiaj wokół ołtarza Chrystusa, aby sprawować najświętsze misteria naszej wiary, dziękujemy Bogu za 110 lat istnienia naszej parafii świętego Floriana, która od początku odgrywała i nadal odgrywa wielką rolę w życiu obywateli naszego miasta. Parafia świętego Floriana to matka wszystkich parafii w naszym mieście Hamtremik i serce chrześcijaństwa pośród ludzi różnych narodowości, wyznań religijnych, ale przede wszystkim środowiska polskiej emigracji i emigracji z innych krajów. Na mszy świętej obecni byli również kapłani z innych parafii. Wielu zaszczytnych księży i gości, o których na końcu naszego materiału powie sam proboszcz parafii ksiądz Mirosław Frankowski. W kościele obecni byli nie tylko goście ze Stanów Zjednoczonych, ale również i z Kanady. Przykładem były siostry Urszulanki z Windsor. Uroczysta, piękna oprawa muzyczna w wykonaniu chóru, orkiestry dętej oraz dziecięcych i młodzieżowych zespołów parafialnych. Podczas mszy świętej były podziękowania dla samego Pana Boga za 110 lat istnienia tej przepięknej wspólnoty parafialnej, za wszystkie łaski i dary od Boga, które spłynęły na parafian i wiernych.
Kościół i parafia zostały wybudowane w roku 1908, a więc w momencie, kiedy Polska była jeszcze pod zaborami. Wybudowali ją imigranci, którzy przyjechali z Polski, ludzie wielkiej wiary, nie tylko w nowe życie w Stanach Zjednoczonych, ale również, a czasami przeważnie, wiarę w zorganizowanie się na emigracji po to, aby udzielić wsparcia i pomocy swojej ojczyźnie. Bóg przez ponad 110 lat otaczał i nadal będzie bronił i wspierał tą piękną parafię, tak aby mogła być sercem chrześcijaństwa w mieście Hamtramck i w naszej metropolii Detroit. Zbieramy się, aby celebrować Paschę naszego Pana i dziękować Mu za 110 lat tej świątyni, która nie tylko w tak spektakularny sposób została wybudowana, ale która również oznacza, iż każdy z nas, poprzednie pokolenia, jest duchową świątynią, w której Pan Bóg dokonywał cudów swojej miłości. Czcijcie to miejsce, dbajcie o to miejsce, kochajcie to miejsce. To jest Twoje serce, to jest Twój dom i nie w przenośni, ale dosłownie. Po mszy świętej o godzinie 13 rozpoczął się bankiet, którego częścią był uroczysty obiad. Obecnych było ponad 300 gości. Warto jest podkreślić wkład i zaangażowanie samych parafian. To dzięki nim przygotowanie tego dużego wydarzenia było w ogóle możliwe. Program artystyczny przygotowany był przez zespół Rodak. Mieliśmy również okazję udokumentować życzenia dla parafii od prezeski Kongresu Polonii Amerykańskiej pani Anny Bańkowskiej, lokalnych sędzi, Związku Harcerstwa Polskiego Oddział w Michigan, dyrektorów szkół polonijnych, przedstawicieli Straży Pożarnej i wielu innych zaszczytnych osób, które z całego serca życzyły kolejnych 110 lat działalności w szczęściu i radości. Całe to piękne wydarzenie podsumowane zostało przez proboszcza parafii księdza Mirosława Frankowskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Mirosław Frankowski. Jestem kapłanem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Pracuję obecnie w Hamtramck w parafii świętego Floriana. Parafii, która w tym roku obchodzi swoje 110-lecie istnienia. Właśnie dzisiaj odbyły się wielkie uroczystości z tej okazji. Uroczysta msza święta odbyła się w kościele o godzinie 11:30, której przewodniczył ksiądz biskup Donald Henchon, nasz regionalny moderator. Obecni byli również kapłani z innych parafii, kapłani Towarzystwa Chrystusowego. Był obecny ksiądz Paweł Bandurski, przełożony prowincjalny na Północną Amerykę. Były ksiądz generał Towarzystwa Chrystusowego, ksiądz Tomasz Sielicki. Były prowincjał prowincji północnoamerykańskiej, ksiądz Andrzej Maślejak. Rak również zaszczycił nas swoją obecnością ksiądz kanclerz Orchard Lake Schools, ksiądz prałat Mirosław Król. Obecnością swoją zaszczycił nas ksiądz prowincjał księży Michalitów. Byli również i księża diecezjalni na czele z naszym nowym dziekanem, księdzem franciszkaninem, ojcem franciszkaninem Aleksem Krocem. Msza święta była przygotowana pod najwyższym, możemy powiedzieć, nadzorem księdza wikariusza Józefa Siedlarza i brata naszego zakonnego, brata Bogdana Bartona. Uroczysta, piękna oprawa muzyczna w wykonaniu naszych zespołów parafialnych, dziecięcych, młodzieżowych, chóru oraz orkiestry dętej pod przewodnictwem
pana organisty Antoniego Mączki. W czasie mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za 110 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej, za wszystkie łaski, które tutaj na naszych wiernych spłynęły. Parafia była tworzona przez polskich emigrantów, jak i kościół świętego Floriana był również przez nich budowany. I dzisiaj właśnie gromadziliśmy się, aby dziękować Bogu za to, że przez 110 lat otacza opieką naszą wspólnotę parafialną, naszych rodaków, naszych parafian. Po mszy świętej zeszliśmy wszyscy na bankiet, na uroczysty obiad, gdzie zgromadziło się ponad 300 osób. Oczywiście wszystko przygotowywaliśmy we własnym zakresie, gdyż nasza parafia jest utalentowana w osoby, które wspaniale gotują i przygotowują tego rodzaju wydarzenia. Odbyły się tutaj również występy zespołu folklorystycznego, tanecznego z naszej parafii Rodacy, który możemy tutaj przy mnie właśnie oglądać. Serdecznie wszystkim dziękuję za wspieranie naszej parafii świętego Floriana, za to, że przez tyle lat trwacie przy parafii i chociaż wyprowadziliście się, moi drodzy, na obrzeża miasta Detroit, na peryferię, jednak nie szczędzicie czasu i sił, aby co niedzielę przyjeżdżać tutaj, aby również przywodzić swoje dzieci, by mogły krzewić wiarę tutaj, naszą katolicką i polską kulturę. Przy naszej parafii istnieje szkoła języka polskiego imieniem świętego Jana Pawła II, do której uczęszcza około 150 dzieci. Bardzo się cieszę, że dzisiejsza uroczystość jest takim wielkim wydarzeniem dla całego miasta Chemtremik, dlatego że Kościół świętego Floriana jest matką wszystkich innych parafii miasta Chemtremik. Jest to najstarsza parafia w tym mieście, która odgrywa niesamowitą rolę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dzisiaj miasto Chemtremik nie jest już polskie, możemy powiedzieć, jest miastem muzułmańskim. Jednakże Kościół świętego Floriana tętni życiem i jest to serce chrześcijaństwa pośród narodowości innych i pośród innych wyznań religijnych. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za modlitwę, za wsparcie i za przygotowanie tej pięknej uroczystości. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Księże Mirku, no, Polacy przybywali końcem XIX wieku, na początku XX wieku, budowali kościoły. No, dzisiaj jest smutna rzeczywistość, że te kościoły coraz częściej spustoszeją, dlatego że nowi Polacy nie przybywają, katolicy nie przybywają, a ci, którzy są, starzeją się albo umierają. No ale zawsze jest nadzieja w młodzieży i no dzisiaj trzeba by powiedzieć wnukach i prawnukach tych, którzy przed laty przybywali tutaj jako emigranci z Polski. No, trzeba zauważyć to zjawisko właśnie, że w wielu tych polonijnych parafiach rzeczywiście nie ma jako takiego polskiego duszpasterstwa, nie używają polskiego języka. Jest to język angielski, głównie właśnie z tej racji, że na mszę świętą czy przy parafiach udzielają się już osoby, które się urodziły w Stanach Zjednoczonych. Więc wnuki, prawnuki tych, którzy budowali te piękne, okazałe świątynie. Więc na pewno jest to dla nas bolączka, zwłaszcza dla nas księży chrystusowców, że Polonia nie przybywa do Stanów Zjednoczonych i te nasze niektóre placówki maleją, jeżeli chodzi o liczebność Polaków. Ale jesteśmy też powołani przecież jako chrystusowcy do pracy wśród lokalnych katolików, do których należą właśnie osoby pochodzenia polskiego. W kościele świętego Floriana o tyle jest dobrze, że mamy jeszcze dosyć sporą liczbę naszych rodaków, którzy przyjechali z Polski, ale ich dzieci już się urodziły właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i co dalej robić, żeby te dzieci utrzymywać w tym duchu wiary katolickiej, w duchu polskości? No, staramy się aktywnie prowadzić to duszpasterstwo poprzez edukację religijną. Mamy polską szkołę świętego Jana Pawła II, przy której uczymy dzieci języka polskiego, prowadzimy katechezy i prowadzimy zajęcia również z dziedziny kultury polskiej i tradycji. Także staramy się kultywować, żeby na przyszłość po prostu te dzieci mogły dalej uczęszczać do tych polskich ośrodków duszpasterskich. No, polska kultura, polska tradycja jest piękna i myślę, że wielu z tych młodych ludzi po prostu jakoś tak chętnie przychodzi, żeby nawet uczestniczyć w naukach tańca,
tańców właściwie tradycyjnych polskich. No jest pewien rodzaj fenomenu, dlatego że rzeczywiście dzieci, które tutaj już urodziły się, wyrosły na tym terenie Stanów Zjednoczonych i Detroit, fascynują się pięknem polskiego folkloru. Zresztą ja sam też miałem okazję jako młody chłopak, kiedy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, mając 14 lat, wstąpiłem do zespołu ludowego. I uczyłem się polskiego folkloru na emigracji. Dlatego my też właśnie przy naszych placówkach, gdzie pracują księża chrystusowcy, mamy dużo takich właśnie zajęć, które pomagają dzieciom zgłębić, poznać polską kulturę. Przy wielu parafiach są polskie zespoły ludowe. I także przy parafii świętego Floriana mamy zespół, który nazywa się Rodacy. Są to dwie grupy, każda grupa liczy 16 osób, czyli 8 par. No i ciekawe właśnie, że oni się fascynują tym polskim tańcem, tymi polskimi strojami, że im się to wszystko podoba, że to jest takie kolorowe, że takie piękne. Także z wielkim zainteresowaniem ta młodzież przychodzi na te zajęcia taneczne tańca ludowego czy narodowego polskiego. To jest, można powiedzieć, jedna strona działalności, ale z tym oczywiście idzie też i katecheza, a oprócz tego są też zespoły muzyczne, które poprzez swój śpiew religijnych pieśni upiększają liturgię i też to chyba dla wielu jest pewną satysfakcją, że mogą po polsku śpiewać. Na pewno jest to dla nich samych satysfakcją, ale również dla rodziców tych dzieci, bo mamy dziecięcy zespół, który nazywa się Florianki i oczywiście rodzice bardzo chętnie przyprowadzają te dzieci na próby i cieszą się, że dzieci mogą śpiewać po polsku pieśni kościelne, piosenki religijne, ale dzięki również takim próbom i śpiewaniu w takich zespołach język polski doskonali się. Się okazuje, że dzieci właśnie śpiewając, wyrabiają sobie czystość mowy polskiej. Proszę. No, a może za mały akcent na to się kładzie, że jest to jedna z form, żeby pięknie po polsku też mówić. Oprócz tego, no wiadomo, że jest też przygotowanie, jest katecheza, przygotowanie do sakramentów. Jak duża jest liczba dzieci i młodzieży objętych katechezą? W tym roku mamy 100 dzieci, które są katechizowane w wieku od przedszkola do 8 klasy. Także do przyjęcia sakramentu Eucharystii. Dzieci są przygotowane, powiedziałbym, nawet bardziej intensywnie, aniżeli inne klasy, bo mają zwiększone godziny lekcji religii. No i oczywiście potem te następne lata, aż do bierzmowania. Staramy się, aby dzieci i młodzież, która ma przyjąć sakrament bierzmowania, była uczona już przez księdza katechetę, tak żeby sobie porozmawiać na różne tematy, bo przecież jest to młodzież już dorastająca. Zresztą wydaje mi się też, że ta młodzież chce już mieć kontakt właśnie z księdzem, aby się dowiedzieć czegoś więcej, bo mają różnego rodzaju pytania ze sfery oczywiście wiary, na które no nie zawsze osoba świecka mogłaby odpowiedzieć, nawet jeżeli chodzi o samo pytanie na temat, jak to się stało, że ksiądz został księdzem. O powołaniu. Także to taka katecheza też może wzbudzić w kimś taki pomysł, a może ja też mam powołanie, może ja też powinienem iść do zakonu, czy zostać siostrą zakonną. No i to jest piękne. No ale oczywiście takie pytania się pojawią wtedy, kiedy w domu rodzinnym jest ta wspólna modlitwa i przede wszystkim no, rodzice te dzieci od samego początku, można powiedzieć, prowadzą na mszę świętą, przywożą też do kościoła na katechezę, no bo w tych warunkach tutaj amerykańskich dziecko samo z domu nie wyjdzie, tym bardziej, że samo miasto Hamtramck jest takie specyficzne. Miasto Hamtramck jest bardzo specyficzne. Jest to miasteczko, powiedziałbym, w centrum Detroit. To tak można by porównać Watykan w Rzymie. Prawda? Jest to malusieńka wysepka w Detroit. Właśnie całe Hamtramck miasto jest okrążone tą wielką metropolią. Kiedyś to było całkowicie polskie miasto. Mieszkało 40 tysięcy Polaków na tym małym skwerku. To jest chyba 2,5 mili kwadratowej.
I byli sami Polacy, stąd też tam, na tym terenie, było 4 polskie kościoły kiedyś. Oczywiście święty Florian był pierwszym kościołem, dlatego jest nazwany matką kościołów polskich w Chemtremik. Także dzisiaj możemy powiedzieć, jakby ktoś przyjechał do Chemtremik, powie, no tej polskości poza niektórymi sklepami to nie widać, bo na chodnikach, na ulicach widzimy większość muzułmanów, w ich strojach oczywiście. I co jest jeszcze ciekawe, jest to jedyne miasto w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie jest właśnie nawoływanie do modlitwy tym śpiewem swoim z minaretów. Czyli po prostu wolność religii i tutaj znaleźli, można powiedzieć, się u siebie, jak chodzi o swoje wyznanie. Księże Mirosławie, ale nieraz w polskich mediach właśnie informacje są na ten temat. Szczególnie były głośne, kiedy były obawy, czy muzułmanów wpuścić do Polski, emigrantów właśnie wyznających islam i tak dalej. Ale to zostawiamy na boku. No, wiadomo, że jeżeli kościoły nie będą uczęszczane przez katolików, no to tak jak to w Detroit również miało miejsce, no może nie tyle wśród katolików, ale wśród protestantów, te kościoły po prostu były sprzedawane i dzisiaj muzułmanie je użytkują. Tak, na pewno jest kilka takich kościołów w metropolii Detroit. Natomiast w Chemtremik jest kościół świętego Władysława, który o niemal byłby dzisiaj meczetem. Ale pragnienie ludzi było takie, żeby ten kościół jednak utrzymać i tak się złożyło, że parafia świętego Floriana objęła pieczę nad kościołem świętego Władysława i ten kościół świętego Władysława przyjął statut kaplicy świętego Władysława przy parafii świętego Floriana i od 2 lat tam prowadzimy duszpasterstwo. Jest to teraz jedna wspólnota świętego Floriana, ponieważ ludzie wierni, którzy uczęszczają do kościoła świętego, do kaplicy świętego Władysława, oni sobie zdają sprawę, że należą już do parafii świętego Floriana, ale uczęszczają z obiektu kaplicy świętego Władysława. Pamiętam 2 lata temu, kiedy ta cała akcja wyszła z zamknięciem kościoła, że to była wielka obawa, że nawet dla tamtych parafian świętego Władysława i dla Polaków poniekąd jakiś taki policzek, że co, polski kościół ma zostać meczetem? I dlatego też przy taki czas, kiedy po namyśle poprosiłem księdza biskupa o to, żeby pozwolił wziąć pieczę nad tym kościołem. Dzisiaj po 2 latach mogę powiedzieć, że kaplica świętego Władysława z jej społecznością rozwija się bardzo dobrze. Ale to też dzięki na pewno wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Różańcowej, bo tak naprawdę przejęliśmy ten kościół świętego Władysława w miesiącu 1 października, miesiąc Maryjny, miesiąc Różańca Świętego. I pomyślałem sobie, że przecież Królowa Różańca musi nam pomóc, aby rozwijał się ten kościół, aby ta wspólnota żyła. I sprowadziliśmy obraz, kopię obrazu Matki Bożej Pompejańskiej. Wprowadziliśmy nabożeństwa do Matki Bożej Pompejańskiej co miesiąc, 25 dnia każdego miesiąca gromadzimy się. Przychodzi około 150 osób na te nabożeństwa i odmawiamy różaniec przeplatany medytacjami, śpiewy. Także takie nabożeństwo z mszą świętą trwa do 3 godzin. Ale jednak daje wiele siły to nabożeństwo tym ludziom, którzy właśnie przychodzą modlić się, a również mi tak też jest to dla mnie taka duża pomoc w tym, żeby jednak dalej prowadzić. To nie jest łatwe prowadzić 2 kościoły. I dlatego dziękuję Matce Bożej Królowej Pompejańskiej Różańcowej za to, że pomaga, byśmy mogli funkcjonować dobrze w tym mieście, które dzisiaj jest totalnie muzułmańskie. I tutaj widzimy, żeby kościół żył, żeby żyła parafia, muszą być wierni, którzy będą uczestniczyć w nabożeństwach, w sakramentach, będą po prostu przychodzić do tego kościoła i ten kościół utrzymywać. A tymczasem jest taka pokusa, żeby tam, gdzie mieszkam, gdzie żyję, może iść do kościoła amerykańskiego w języku angielskim. No przecież ten sam Bóg, ta sama liturgia, chociaż w innym języku, język znam. No ale jeśli tych ludzi nie będzie, to po prostu taki los może czekać nie jeden piękny polski kościół.
Musimy stwierdzić fakt, że Polacy, którzy kiedyś mieszkali w Hemtremik, większość z nich się wyprowadziła już, mieszkają na obrzeżach metropolii Detroit. Jednakże Kościół Świętego Floriana jest taką perłą polskości w całej metropolii i wiele tych osób, które już się wyprowadziły, nie przestały być parafianami naszej parafii Świętego Floriana i przyjeżdżają czasami nad godzinę, jadą do kościoła ze swoimi dziećmi, żeby być w tym kościele, żeby pokazać, że ten polski, starodawny, piękny kościół, że on jest takim sercem, taką duszą dla Polonii. Oczywiście, że mamy też i młodszy kościół na obrzeżach w Sterling Heights, prowadzony również przez księży chrystusowców, których serdecznie pozdrawiam, Matki Boskiej Częstochowskiej. Jednakże kroki emigrantów, Polaków, którzy przybyli, dajmy na to, w latach 80., to są lata solidarnościowe, gdzie dążyły pierwsze do Floriana. I tam właśnie ten kościół w tamtych czasach był, można powiedzieć, że był pełny. Bardzo dużo Polaków przyjechało, ale to było miejsce takiego początku ich życia emigracyjnego. Dlatego z takim sentymentem, można powiedzieć, powracają do tego kościoła, bo przecież tam wylewali łzy pierwsze emigracyjne swoje, modląc się do Pana Boga, żeby mi pomógł, czy żyjąc w takiej niepewności, co dalej, czy będę miał pracę, jak ja tutaj na obczyźnie wychowam swoje dzieci. No a że właśnie wychowali swoje dzieci w duchu wiary, w duchu katolicyzmu, w duchu polskości, jako wdzięczność też przyjeżdżają właśnie do kościoła Świętego Floriana. Ale czasem wydaje się, że po prostu jakoś do tego wagi się nie przywiązuje i chociażby takiej rzeczy się nie porównuje, że jak chodzi o pracę, jeżeli ją dostanę, muszę dojeżdżać codziennie godzinę, półtorej czy dwie codziennie. Dojeżdżam. Nie licząc korków, tak, bo to jest praca, no trudno. No, a w niedzielę wiadomo, korków nie ma, każdy ma samochód, są parkingi, także warunki są ku temu, aby no jednak poświęcić ten czas, bo to w sumie poświęcamy dla Boga, no a oprócz tego widzimy, że dzieci uczy się pięknej też polskiej historii, pięknej polskiej tradycji, kultury i to powinno jakoś bardziej mobilizować. Na pewno dla rodziców jest to bardzo ważne, żeby dzieci miały styczność z Kościołem, z wiarą katolicką, w której chcą wychować swoje dzieci. Tym bardziej, że dzisiaj jest wielkie zagrożenie ze strony świata, żeby te dzieci odciągać od Kościoła, żeby proponować im wiele innych, może atrakcyjniejszych spotkań i spraw. Natomiast co jest jeszcze fajne i takie ciekawe na emigracji, że w polskich kościołach, po mszach świętych organizuje się spotkania socjalne w salach parafialnych, czyli przy kawie, przy cieście i te dzieci tak naprawdę mogą się tam spotkać, pobawić się, pogonić ze sobą, wymienić jakieś tam swoje opinie. Ale również dla osób już dorosłych. To jest takie miejsce, gdzie również spotykają się i rozmawiają o swoich problemach, czy dzielą się swoimi radościami, a może nawet niektórzy szukają pracy jakiejś, mają możliwość właśnie spytania kogoś, czy ktoś nie wie, gdzie jest jakaś praca, czy jakieś mieszkanie do wynajęcia. Także to jest bardzo takie pomocne, te spotkania kawiarenkowe po mszach świętych, zwłaszcza po polskich mszach świętych. I co jest charakterystyczne, że no dorośli oczywiście rozmawiają po polsku, dzieci po angielsku, bo polski jest ich drugim językiem, pierwszym jest angielski, ale to nikogo nie dziwi, aczkolwiek no, rodzice powinni jednak i tutaj chyba jeszcze większą wagę przywiązywać do tego, żeby ten polski pielęgnować w rodzinie, bo to się potem młodemu człowiekowi przyda. Na pewno język polski naszych dzieciaków, no podstawy, podwaliny ma w domu rodzinnym, prawda? Ile rodzice włożą wysiłku, to potem widać te efekty. Ja znam rodziny, gdzie rzeczywiście dzieci mówią wspaniale po angielsku, bo żyją w tym kraju, ale kiedy chodzi o rozmowę z rodzicami, to zawsze mówią do rodziców po polsku. Mogę też powiedzieć ze strony tak religijnej, duszpasterskiej, że spowiadam osoby, może już, które są w wieku starszym, które urodzone w Ameryce, słabo po polsku mówią, ale kiedy przyjdzie uklęknąć przy kratkach konfesjonału, zaczynają formułki mówić po polsku.
Czyli zostało to, co było wyniesione z domu rodzinnego. Księże Mirosławie, no, dzisiejsza niedziela to patronalne święto, także jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia składamy wszystkim księżom chrystusowcom, myślę, że siostrom misjonarkom Chrystusa Króla również, bo też są pomocą. Księże Mirosławie, jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę w studio, za przedstawienie tej krótkiej charakterystyki parafii świętego Floriana i nie tylko, duszpasterstwa też polonijnego w Hamtramck, czy w metropolii Detroit. No i oczywiście zawsze zapraszamy do studia i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Bóg zapłać ojcze Zbigniewie, mam nadzieję, że kiedy jeszcze będzie okazja, że może coś powiem na temat właśnie duszpasterstwa jeszcze emigracyjnego. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy księdza Mirosława Frankowskiego, który należy do Zgromadzenia Księży Chrystusowców i jest proboszczem w parafii świętego Floriana w Hamtramck w metropolii Detroit. Ja z Państwem się żegnam. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.